Dzień dobry. O. Dużo tu już było danych, dużo tu już było stwierdzeń. Ja zapewniam, że już prawie 17 lat spełniam warunki, które przed chwilą były przedstawione na tym slajdzie. Mam zamiar trochę dłużej. Prezes Rodak użył słowa, które ja chciałbym użyć tutaj kilkukrotnie. To jest słowo wiedza. Mam około 12, pewnie 13 minut na to, żeby tutaj coś mówić i na pewno nie byłbym w stanie streścić tego, co napisałem, ale ten tekst każdy z Państwa, każdy z Was może przeczytać. Natomiast to, co chciałbym zostawić po sobie, to takie przesłanie opierające się na dwóch słowach. Pełny tytuł tego artykułu, tego opracowania, które napisałem, to jest ewidentna zbrodnia na języku polskim. To jest zdanie wielokrotnie złożone i efekt wielu godzin prób włożenia w jedno zdanie całej definicji tego, co chcę powiedzieć. Ale tak naprawdę wszystko zawiera się tylko w dwóch słowach. Obserwacja i współpraca. Przyznałem się przed chwilą i to już wiadomo, że jestem kontrolerem ruchu lotniczego i pracuję w PAŻP-ie, ale pisałem to trochę pod opieką i z myślą uczelni, która pozwala mi uczyć się po prostu psychologii, co jest dla mnie fascynujące, szczególnie od strony lotniczej, to jest University of Roehampton i to także będzie niejako dla nich wystąpienie. Jak wygląda praca kontrolera ruchu lotniczego? Jak to jest zorganizowane? Tak naprawdę uznaje się, że jest to po prostu układ człowiek-maszyna. Człowiek jak to człowiek i pełno maszyn dookoła i wydaje się, że w zasadzie to powinno wystarczyć. Tak? Jedno zasila drugie danymi, drugi oddaje efekt pierwszemu, mamy wynik, to jest wszystko. Ale tak naprawdę to, co najważniejsze, dzieje się między tymi dwoma elementami, tam, gdzie są te strzałki. Jakie jest w takim razie wyzwanie? Odpowiednie zaprojektowanie automatyzacji. Przez automatyzację rozumiem właśnie te maszyny, te komputery, które nas otaczają. Problem polega tylko na tym, że nie zawsze elementy wiedzą wystarczająco dużo o sobie. Element maszyny, element automatyzacji i element człowieka. W 1994 roku dr Wickens stwierdził bardzo słusznie, że człowiek jest mniej świadomy zmiany pewnych stanów, jeżeli te zmiany są zapoczątkowywane przez inny podmiot. To jest mniej więcej tak jak z tą prezentacją, którą właśnie tutaj pokazuję. Ja ją znam na pamięć, ale wy nie macie pojęcia, co jest następnym slajdem. To jest to. Problem polega na tym, by osoby, które uczestniczą w procesie tworzenia takich systemów, wiedziały, co jest następne. Wiedziały, jakie jest wyzwanie, wiedziały, jakie dane są potrzebne, wiedziały, jaki efekt jest potrzebny. Jeżeli tego nie ma, to jest nieświadomość. Nieświadomość rozumiana dla mnie jako brak wiedzy. I to jest ewidentne zagrożenie. Praca kontrolera to jest dosyć skomplikowana rzecz, która jest trudno opisywana, ponieważ w pracy oprócz twardych danych, to znaczy gdzieś statek powietrzny umieszczony w przestrzeni z prędkością, z wysokością, dochodzi wiele, wiele innych elementów. Dochodzi oczekiwana efektywność. Pan dyrektor będzie oczekiwał ode mnie specyficznej efektywności określonej danymi na dany rok, na dany okres. Dochodzi do tego czas, jaki mam. Dochodzi do tego, jakie ja mam wewnętrzne zasoby. Dochodzą różne presje, których ewidentnie kontroler jest poddawany. Ze strony psychologicznej, choć to jest na pewno temat na zupełnie inne spotkanie, dochodzą pewne rodzaje czegoś, co mógłbym zaryzykować i nazwać manipulacjami. To jest taki specyficzny układ priorytetów, oczekiwań od przewoźników, od klientów, od agenta handlingowego, od konkretnego przewoźnika, który różni przewoźnicy reprezentują różne modele. To wszystko ma wpływ potem na to, jakich ja danych chciałbym jako kontroler, a jakie wy chciałbym, żebyście mi dali, tworząc systemy kontroli ruchu lotniczego. I jak to zrobić, spróbuję odpowiedzieć za chwileczkę. Notabene profesor Kaufman w 1993 roku przepięknie, moim zdaniem absolutnie przepięknie ujął kwestię skomplikowania, bo to ewidentnie wiąże się z komplikowaniem. Ujął to w trzech słowach. Stwierdził, że jest to liczba sprzecznych ograniczeń. W tym zawiera się absolutnie wszystko. Liczba, ilość, może też jakość, ciężar sprzecznych
no to już jest pejoratywne ujęcie, którego absolutnie nie chcemy, bo jednak tworząc system kontroli ruchu lotniczego, czyli narzędzie, na którym ma pracować kontroler, z założeniem jest zapewne tworzenie jakiejś harmonii współpracy. W związku z powyższym, tam gdzie jest sprzeczność, tam jest źle. Ograniczenie? No to dosyć jasne. Nie chcemy ograniczeń. Chcemy mieć pełną wolność w decydowaniu, chociaż wiele rzeczy uniemożliwia nam to. Choćby prawo, choćby właśnie efektywność, choćby oczekiwanie. Być może to bardziej spodobałoby się damskiej części, piękniejszej części tutaj widowni, ale zastanawiam się, moglibyśmy uznać, że to jest jakiś pojazd, samochód. Zastanawiam się, ile z was myśli, czy wierzy w to, że ten pojazd jest dopuszczony do ruchu? Krótkie pytanie, możecie podnieść ręce, kto uważa z was, że jest dopuszczony do ruchu? No ewidentnie mniej niż połowa. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, bo jeżeli ja znam prawo lokalne, to tak, nie widzę tutaj świateł, nie widzę pasów, nie widzę zagłówka i tak dalej. Ale gdyby tak pomyśleć, a może gdzieś na świecie jest taki teren, na którym ten pojazd jest dopuszczony do ruchu? Jaki z tego jest wniosek? Wniosek jest z tego taki, że być może pracując na przykład nad systemem kontroli ruchu lotniczego, człowiek, który go tworzy, wychodzi z pewnych założeń. Jemu się wydaje, że kontroler potrzebuje tego, tego i tego. A może się okazać, że potrzebuje czegoś zupełnie innego. Jak sobie w takim razie z tym poradzić? Jak w ogóle powstaje system? Coraz mam nadzieję, to wszystko, o czym mówię, zetnę w całość i będzie miało to sens, jeśli jeszcze nie ma. Jak powstaje system? Powstaje jakaś idea. Powstają zespoły. Najpierw powstaje zespół funkcjonalny, który mówi tak, chciałbym, żeby samolot był wyświetlany jako trójkąt, chciałbym, żeby ten trójkąt był zielony i chciałbym, żeby w systemie była jeszcze sokowirówka. Bo tak chcę. Potem powstaje zespół techniczny, który twierdzi tak, trójkąt, ok, zielone, ok, sokowirówka, nie, bo nie mam dodatkowego gniazda. A potem powstaje jeszcze zespół finansowy, który twierdzi, trójkąt, ok, zielone jest zbyt drogie, proponujemy żółte, o sokowirówce zapomnijcie. Problem polega na tym, że ta idea potem jest rozwijana i wszyscy następni, którzy wchodzą w tą ideę, wchodzą tam niejako na własne ryzyko. Dlaczego? Problem polega na tym, że najczęściej te zespoły niewiele albo wcale ze sobą nie rozmawiają. Uznają po prostu, że mają zamknięty krąg zadań do wykonania i w momencie, kiedy są wykonane, temat jest zamknięty. Projekt jest zamknięty, zadanie jest zamknięte, jest sukces. W rzeczywistości może być to wstęp, według mnie, wstęp do porażki po prostu. Jak sobie w takim razie tym poradzić? Bo muszę dać wam jakiś, że tak powiem, z czystego serca jakąś poradę na przyszłość. Jak sobie poradzić? Jest tylko jeden sposób. Żywy ruch. Tylko i wyłącznie żywy ruch. To jest przede wszystkim obserwacja i to jest współpraca. Wy, studenci Politechniki, bywacie, wiem, że na wieży, nie wiem, czy też w innych unitach, ale bywacie. Wykonujecie tam pewne badania, o których czytałem, pomiary, które potem są analizowane tutaj przez was, przez pracowników naukowych, ale macie tam niesamowitą możliwość dowiedzieć się, jakie rzeczywiste wyzwania stoją przed kontrami. To jest niesamowita wiedza. Chodzi o to, by patrzeć szerzej. Chodzi o to, by rozwijać swoją wiedzę. To jest słowo, które użył prezes Rodak na samym początku. Kluczem jest wiedza. Ona wynika z obserwacji i ze współpracy. Celujcie w użytkownika. Celujcie zawsze w kontrolera, ponieważ to jest człowiek, który będzie pracował na systemie, który wy stworzycie. A więc jest to człowiek, któremu najbardziej zależy na tym, żeby ten system był dobry. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeżeli pracując na tym systemie popełni błąd, to on będzie brał za to odpowiedzialność. Nie wy. Prawdopodobnie. W związku z powyższym celujcie użytkownika. On będzie waszym największym krytykiem, ale będzie waszym także największym wsparciem. Będzie waszym największym zasobem. Jedna rada ode mnie. Starajcie się unikać ludzi, którzy mówią zawsze i wszyscy. Dlaczego to jest proste? Gdyby kontroler ruchu lotniczego opisać w skończonej ilości zasad pod tytułem zawsze i wszyscy, ja byłbym bezrobotny. Fakt, że nie zawsze coś się dzieje i nie wszyscy tak samo reagują, powoduje, że jestem tam, gdzie jestem.
powoduje to, że zbieram dane i doświadczenia, które wy możecie wykorzystać w tworzeniu tych systemów. I teraz możecie pomyśleć sobie, no dobrze, ale jeżeli cały czas będę słuchał użytkownika, to ja nigdy tego systemu nie skończę, bo tak, Kowalski mi powie to, Nowak mi powie tamto, w jaki sposób ja mam sobie z tym poradzić? Być może trafiliście na taki produkt stworzony przez studenta. Nazywa się to Base Connect. Nie wiem, czy ktoś z was o tym słyszał. Jest to coś w rodzaju portalu społecznościowego skierowanego do studentów. Pozwala wymieniać się danymi o swoim doświadczeniu, wykształceniu, także z pracodawcami. I teraz pan Słuja, młody człowiek, który stworzył ten portal, wyszedł z założenia odwrotnego do założenia najczęstszego. To znaczy nie wykonał produktu, a potem się dziwił, że produkt się nie przyjął, tylko najpierw zaczął rozmawiać z użytkownikami. Przeprowadzał wywiady, dzwonił, pisał, analizował i wykonał pierwszy produkt. Nie spoczął na laurach, oddał to użytkownikom. Użytkownicy zaczęli na tym pracować, po czym przysłali mu uwagi krytyczne. Pewnie w większości. Co zrobił? Zaczął przerabiać ten system na dopasowany do tego, co chciał użytkownik. Co dalej? Dał użytkownikowi i czekał na uwagi. Nie wiem, ile było tych poziomów, niemniej jednak doszedł do poziomu, w którym produkt jest aktualnie rozchwytywany. No a facet niedługo prawdopodobnie będzie mógł liczyć pieniądze na Bahama, jeżeli taki będzie jego priorytet oczywiście. I teraz moglibyście powiedzieć, no dobrze, no ale jeżeli cały czas będę szukał uwag, będę otwarty na tą krytykę i będę cały czas przerabiał i pracował nad innym, to ja nigdy go nie skończę. Ale pokażę wam w tym momencie trzy projekty, które to dzisiaj są z nami, a opierają się właśnie na tym, że w zasadzie nigdy nie są skończone. Wskaźnik paliwa. Takie były najprostsze wskaźniki paliwa i przecież można było na tym poprzestać. Empty, full, 3/4, 1/4 połowa, to wszystko. Co więcej potrzeba? No tak. Ale w czasie lat, w czasie użytkowania, jednak twórcy tych wskaźników zaczęli szukać informacji, co może być zrobione lepiej. Być może litera E i F są zbyt do siebie podobne. Być może 1/4 i 3/4 potrafi się pomylić i tak dalej, i tak dalej. Drugi produkt, proszę bardzo. Boeing 737. Gdyby nie podejście firmy Boeing, skończylibyśmy na wersji 100, a latamy wersją 900. Dlaczego? Dlatego, że co jakiś czas firma Boeing pyta użytkownika, co można zrobić jeszcze. Teraz stoi na takim granicy, tylko dlatego, że są pewne ograniczenia zwyczajnie technologiczne i nie bardzo wiadomo, co można jeszcze z tego samolotu wyciągnąć. Trzeci produkt? Big Mac. Gdyby nie to, że firma McDonald's pytała swojego użytkownika, czy ten wspaniały, niesamowity i niepowtarzalny sos, który jest w tej kanapce, jest już wystarczająco dobry, być może nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A jest to jednak flagowy produkt tej firmy. Jakie zatem jest moje przesłanie? Moje przesłanie opiera się na takim truizmie, który świetnie pasuje do lotnictwa. Mówi ono, że jeżeli w pewnym momencie człowiek zrezygnuje z dziedziny i przesunie się do specjalizacji, to poradzi sobie z specjalizacją, ale po pewnym czasie nie poradzi sobie już z dziedziną. W związku z powyższym moje przesłanie, poparte tekstem, który mam nadzieję zechcecie przeczytać, jest takie, żebyście się nie ograniczali. Żebyście patrzyli dalej, żebyście patrzyli szerzej. Żebyście pytali, żebyście próbowali się dowiedzieć. Żebyście rozszerzali swoje horyzonty. Ja jestem tutaj z wami dziś jutro, natomiast każdy następny dzień choćby pod tymi dwoma adresami. Jeżeli ja w jakiś sposób będę mógł wam pomóc, z przyjemnością to zrobię. Być może nie wszystkim, być może nie zawsze, ale nikogo nie zostawię samego. A te trzy ikony po lewo to nie tylko kryptoreklama. To są trzy inne produkty, które opierają się na tym, że cały czas słuchają użytkownika i się doskonalą. I tego właśnie mam życzę. Dziękuję bardzo.